Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż. A to i gramy dziś znowu w Brutet. Tak. Po ostatnim odcinku nie kojarzyłbym dostał jakiekolwiek nowe sugestie czy prośby, więc. No niestety będę zmuszony dzisiaj sam wymyśleć, czym gramy, jak gramy i tak dalej. I w sumie. Jak się trochę zastanawiam, co. No nie mam zbyt pomysłu, więc weźmy pierwsze lepsze, niech będzie awanturnik. Czyli gram pod pięści. Okej. Okay. Powinno to być dosyć proste. Jedne z takim różnicą, że po prostu. No, musimy trochę ostrożnie podchodzić do wybierania statystyk. Potrzebujemy dużo życia, uników, może pancerza. Dlatego, że mam bardzo mały zasięg na start. A pięści też nie należy najbardziej broni dystansowych i bez modrocą pancerz. Z batnicą tu mamy. A szczęście nie będzie. Na razie przyblokujemy. O, no, tak, to się przyda, to też. Tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu nie bramy, to pewnie od razu. Najpierw zawsze staram się zdobyć chociaż jeden punkt pozytywnego. Jak to się nazywa, zbierania ponad to, co mam stracić, żeby nie tracić, tylko żeby nadal powoli się to budowało, nawet to jedno na rundę. W ten sposób nie będziemy tracić, a zawsze te jeden czy dwa dodatkowe punkty nie przeszkadzają w niczym. Więc tak. Jak tylko zdobędę właśnie trochę zbierania, to wykupię mnie nietoperza, żeby mieć już wyssanie życia. Wydaje mi się, że to będzie dobra decyzja. Tak, pancerz za szybkość. Nie najlepsze, ale też nie najgorsze. Walka wręcz obrażenia defensywnie, kolejne co i nie mamy zbierania, więc weźmiemy inne rzeczy i. O, żyrkowym berserkerze pomyślę. Pięści oczywiście, dłoni nie biorę. Lepiej mieć więcej pięści niż tutaj dłonia. Nie żeby coś dłoni, też są dosyć dobre i okej w ogóle. Ale to nie jest, jak to się nazywa, niższy poziom trudności, gdzie odpychanie wrogów można nas uratować. Będzie ich tak dużo, że lepiej ich po prostu eliminować jak najszybciej. Skupić się na odpychaniu. Nawet jeśli odepchamy jednego, to 20 innych nadal będzie mogło nas ubić. A w ten sposób zawsze eliminowanie ich może być tym, co nas uratuje później. I okej. Okay. Kolejna fala za nami. I co my tu mamy? A wezmę unik, szczerze. Dobra, jest zbieranie. I teraz pytanie, co ile? 0,47. Jest to wystarczające na razie, więc nie muszę berserka żurkowego brać. Zdobyliśmy nietoperza. Wyblokujmy kolejną pięści. Lecimy. Dobrze. Po tej fali powinniśmy mieć już 6 pięści. To znaczy, że mamy już komplet broń, teraz trzeba będzie je poulepszać. Jednym wyjątkiem są jeszcze rzeczy, na które możemy wymienić, to ogniste kastety. One są nie dosyć mocniejsze, to jeszcze mają dodatkowo fajny efekt podpalający. I w sumie poza tym nie wiem, czy jest cokolwiek innego, co możemy wziąć. Czy tak szczerze, okej, mogę zawsze powiedzieć, a wezmę tą jedną dłoń czy coś, ale. Pomijając właśnie dłonie, to nie wiem, czy jest cokolwiek innego z kategorii bez broni, które byśmy mogli teraz używać. Bo naprawdę, no po prostu nie kojarzę. O, nie mam regeneracji, ale wezmę i tak obrażenia, bo mam tu chociaż delikatną szansę na wyssanie. I tak, pozytywne obrażenia nadal będą, więc mogę wziąć. Wymienimy i proszę, pierwsza niebieska pięść, druga niebieska pięść. Idzie tu dobrze, powoli. Okej. Okay. Damage mamy już fajne na tych niebieskich pięściach, na podstawowych jeszcze niekoniecznie. Ale trochę to już wystarczy. Teraz wydaje mi się, że powinienem poszukać trochę prędkości chodzenia, czyli szybkości. Może regeneracja lub więcej wampiryzmu, to też na pewno się przyda. A tak, głównie wydaje mi się, że szybkość i uniki teraz będą najcenniejsze. No i max HP. Leczenie leczeniem, ale max HP definitywnie mamy za niskie, jak na kogoś, kto ma bardzo niskie zasięgi ataków. I no, może walczyć tylko pięściami dla pewnych, 100% pełnych benefitów. A tak czy inaczej, o, po szybkości 9%, ten moment musi wystarczyć, a pancerza więcej nigdy nie zaszkodzi. Będzie wezmę rękawice, nie będzie lepszy kolejną pięść. Ducha wezmę. Nie od razu, bo na razie nie mam jak się odleczyć z ducha, ale wezmę. I okej. Okay. Następna runda na pewno język, może duch, jeśli zdobędziemy trochę regeneracji. Bo jednak na ducha wolę mieć zawsze regenerację dostępną, a nie tylko wyssanie życia. Czy wampiryzm, nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa, aż nawet zobaczę. Wyssanie życia, okej. Okay. Więc po prostu tak, dopóki nie zdobędę regeneracji, to nie biorę ducha. Potem wampiryzm się uaktywni, czy
Będę to mówił po prostu po swojemu. Wiem, że to jest wyssane życie, a teraz pamiętam, ale będę pewnie plątał, więc nie przejmujcie się tym. Ale właśnie, zanim się to wszystko uruchomi, to równie dobrze mogę już zginąć. Więc tak, jeśli nie będę miał regeneracji albo ogrodu, ogród też mógłby zastąpić mi regenerację chwilowo. Ducha nie mam zamiaru ruszyć. Bo zaczynać z jednym HP to jest równoznacznie zaczynać po prostu martwym. W berserker nie. To mogę wziąć. O, Max Perret. Pięknie, pięknie. Okej. Okay. Żelkowego berserka odpuszczę. Pawia na następnym rundę. Tak, to też, to od razu. I okej. Okay. Wszystko pięknie. Niestety nadal nie jestem w stanie zakupić ducha. To jest trochę smutne, ale... Lada moment się to uda, naprawdę, gwarantuję to. Tylko muszę natrafić na odpowiednią rzecz. To na pewno nazywa się podstawowa regeneracja. Nawet to może być regeneracja białej jakości. Może nie ukrywam, bardziej bym się cieszył z niebieskiej albo nawet fioletowej. Nie mówiąc już nawet czerwonej, ale no. Mam nadzieję, że no, rozumiecie, o co mi chodzi. Są gwarancje, że w miarę szybko będę się leczył, jeśli mam powierzyć swoje życie właśnie temu leczeniu. Ale dobra, te wyobrażenia nawet ładnie idą. Czy nie są wystarczające jeszcze, żebym komfortowo powiedzieć, żeby będę polował sobie na elity. A chciałbym móc elity ubić, bo jednak to jest bezpieczniejsze opcja niż unikanie ich, jak niejednokrotnie się okazywało. I pewnie niech będzie trochę więcej prędkości, nie żebym uważał, czy jest jakieś szczególnie dobre. Okej. Okay. Czy Feusta? Ja się zablokuję, ja nawet zrezygnuję z ducha na razie. Ale tak, dopóki nie mam jakichś naprawdę lepszych leczeń, to... Ale nie wiem. Nie wiem, jak ja sobie mogę poradzić. Dobra. Pięści biją 18, widzę. Te niebieskie, więc ładnie. 33 chyba na fioletowej. Nieźle, nieźle. Raczej tego nazwać nie mogę, myślę, że... Ale okej, fala 8, więc... I dużo już zostało do pierwszej elity, albo hordy. Jak zwykle jestem za głupi, żeby sobie to podejrzeć i być pewien, czego mam się spodziewać. Więc ja będę musiał teraz to zobaczyć. Na jakim numerze? Zauważyłem, że najczęściej to jest na 11, więc te. Ale może być nawet później, czasem się zdarzało chyba nawet na 13. Chociaż tutaj nie powiem na 100%, bo tak mi się wydaje się. Ale na 100% mogę powiedzieć za to, że na 11 mam najczęściej. I czasem się też zdarzała 12. Dobra, tutaj czy jest coś dobrego? Niekoniecznie. Wezmę prędkość ruchu. 100% wystanego życia, okej. Okay. No i 11 jest hordą. Powiedziałbym nawet, że jest okej. Okay. Jest tak maszyna recyklingująca, trofeum mogę zostawić, to przerosujmy, to weźmy. Mocna krytyka. Zdecydowanie mogę wziąć, ale muszę też te minusowe obrażenia, które nawet nie wiem, gdzie nagromadziłem, jakoś odbić. Czyli mam minus 26, takie było. Ciężko będzie. Ale tak. Nadal, całe szczęście mam 6 pięści już. Wszystkie są jakkolwiek ulepszone, więc... No, coś tam zawsze będę zadawał w obrażeniach, więc... Może do momentu, kiedy nastąpi ta horda, to jakoś to trzymam. Jak teraz, na pewno w sklepie będę musiał bardziej szukać ofensywy niż defensywy. Znaczy, defensywę też dobrą wykupię. Oczywiście zignorowałem swoje obrażenia. Nawet nie wiem kiedy i jak. Mimo to, że mam jednak je na minusie, to patrzcie. Tak sobie radzę. Dobra, chyba wiem gdzie. Minus 20 dostałem przecież za kupienia mądrości czy coś tak? Jest to co o 5% podbija co sekundę, ale na start mam na minusie. Okej, to obrażenia w sumie nie są już takie teraz ważne, jak teraz myślę znowu. Oczywiście fajnie mieć już od razu plus, ale... Mam mniej zasięgu, więc szybkości jak najbardziej. Regeneracja. Definitywnie regeneracja. Obrażenia. Posta definitywnie. A mogę wziąć. Trofeum. Wezmę, bo czemu nie? Master Sos, zwierzyczka medyczna. A może później. Definitywnie tak. No i lecimy. Będzie to teraz 10. Ostatnia przed hordą. No i na całe szczęście hordą, bo jednak... Nie wiem, czy kiedyś wspominałem, ale osobiście bardzo lubię hordy, a nie lubię elit.
Chociaż prawdopodobnie nawet jeśli nie wspominam, to da się to wywnioskować z moich wypowiedzi częstych na temat tego, jak nie umiem w Elite. No dlatego na pewno będzie trochę ciężej u mnie, jeśli chodzi o granie tym Jackiem. No Jack nie może zostać Horde, zawsze z tej Elite. A nie umiem na tyle dobrze jeszcze unikać ich, żeby no, komfortowo móc ich ubijać. A stakowanie damage też mi nie idzie aż tak świetnie, żeby za każdym razem móc mieć taki damage, że nie muszę się bać tego, że mnie ubiją. W szczególności, że u Jacka jeszcze tym bardziej jest ciężej, bo mam dużo więcej... I też dużo więcej biją, więc ciężko to przetrzymać, ciężko to ubić. Po prostu trzeba trzymać kciuki, że trafię na elitę, którą umiem. Chociaż trochę unikać. Co najczęściej się nie zdarza, bo jeśli chodzi o potrafienie, unikanie i tak dalej, to jest... 3... Ura 4. To jest tak. Ze strzykawką się wstrzymam. O. To definitywnie muszę wziąć. To się przyda. I dobra, idziemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie widzę, że jeśli w nich wejdę przez przypadek, co będzie pewnie się zdarzało często, to dosyć dużo otrzymuję obrażeń. Ale nawet w takiej sytuacji mam podstawową regenerację, czyli bardzo niską i trochę szans na wykradnięcie życia. Co łącznie daje nikłe szanse na przeżycie, nawet jeśli będę idiotą. Może jest lepszy niż brak szans na przeżycie, jeśli będę idiotą. I to, co jest zazwyczaj. Nie, nieźle. Że lepiej sobie radzę tutaj teraz, niż się spodziewałem, że to będę sobie radził. Nie, tylko nadal to jest tylko fala 11. A do 15 muszę być już w stanie przetrzymać elity. Trzeba dużo więcej szans na unik, dużo więcej leczenia, regeneracji, wszystkiego po prostu, co się da. I obrażę najlepiej też, chociaż tutaj to nawet, jeśli się nie uda, to im dłużej w fale idziemy, tym większe one będą. Ale okej, ja mam szansę na krytykę, dystansowe szczęście. Co, że szczęście? Zawsze warto go trochę podbić. 1% tego, tak. Adrenalina definitywnie. Język definitywnie. Trofeum definitywnie, przelosowanie. A nic tu nie ma, więc jeszcze jedno przelosowanie. Wykrywacz metal może być. Weźmy już tę igłę. Szczykawkę i tak dalej. Bo nawet jeśli weźmiemy sobie te 2 punkty max HP, to mamy 39, co nie jest wystarczająco dobre, żebym powiedział, że się czuję z tym komfortowo, ale jest wystarczająco dobre, żeby móc popełnić 1 czy 2 błędy i chyba ten trochę z nich podleczyć, zanim ja będę całkowicie martwy, więc tak. Zawsze takiekolwiek pocieszenie. Chociaż tak, definitywnie będę musiał podinwestować bardziej w życie. W szczególności, że słyszałem od ostatnio od jednej osoby, że ostatnio udało mu się osiągnąć 700 max HP właśnie w Portaito, więc tak. Skoro on potrafił mieć 700, to mimo, że się uda chociaż to 150 dobić. Chociaż nawet nie wiem, czy on się fokusował jakoś mocno na tym życiu i jakim tam postacią grał, ale nadal 700 to 700. Ja nigdy nawet połowy tej wartości chyba nie widziałem. A może widziałem, tylko nie pamiętam już. Dwie opcje są równie prawdopodobne. Tak czy inaczej, po prostu bijmy tych kosmitów. Nie przejmując się na razie niczym. Jest tak, mam 2 wysłania, czy 9 na krytyka. Ile mam krytyka? 6. To oczywiście już 9 na krytyka. Daję nam 16 na to i wrogowie plus 10%. Serio? Nie. Tego nie wezmę. Wrogowie minus 10% jak najbardziej. Wykrywacza też wezmę. Tutaj stop jest fajną rzeczą, ale czy na pewno warto było niego wysłać? Jeszcze pomyślę. Tutaj zapomnę się ataku obrażenia zdecydowanie tak, za max HP już nie, więc przelosujmy. Innych rzeczy dobrych nie ma, idziemy na kolejną falę. Jest to 13, czyli jeszcze ta jedna, a potem mamy elitkę. Po tym gdzie no muszę jeszcze przyspieszyć trochę ze zbieraniem szansy na uniki i innych rzeczy. Najbardziej chciałbym chyba zmaksować unika, bo już teraz mam dosyć ładne szanse. Jeśli by się udało dobić do maksa, to dopiero byłoby świetnie. Jest jeszcze jakikolwiek cień nadziei na to, że jeśli nawet będę miał wchodzić w ataki, to jakimś systemem będę ich unikał. Oczywiście nie jest aż taka wielka szansa, jak gdybym grał duchem, czy chyba kryptyda. Nie jestem pewien co do kryptyda, ale duchem tam na pewno. Dla tych, którzy nie widzą, duch ma chyba maksymalną szansę 80, czy nawet 90. W razie kiedy albo kryptyda, albo ktoś inny ma maksymalnie 70, co jest wyższe niż maksymalne dla wszystkich pozostałych, bo pozostali mają max 60. To też jest niezłe. Ale nie aż takie, wiecie, dobre jak no, tamte wyżej wymienione. Przed chwilą wymienione.
Też jest taka oczywistość, że w sumie nie wiem, czy nawet o tym wspomniałem, że oczywiście, że 60% jest gorszy niż 70 albo 90, czy ilekolwiek tam by było. Dobra. A oczywiście, że białą flagę wezmę. To zdecydowanie będę mógł, to też zdecydowanie będę mógł. O, i to też. Dobra. Dobra. Na tyle dużo ofensywy teraz się tutaj trafiło, że nawet czuję, że może nie będę musiał uciekać. Chociaż okej, jak widzę teraz te maluchy, że przeżywają moje ciosy, to aż tak się już nie cieszę, że może nie będę musiał uciekać. Definitywnie będę musiał, niestety. Ale, właśnie, ale, co by było, nie było, przynajmniej widzę, że jestem w stanie nadal w tym chaosie jakoś przeżyć, chociaż odrobinę. O nie, 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 nie. Oczywiście, że musiałem tak zlamić. Dobra, to here we go again. Może to podejście będzie lepsze. Świetnie by było, gdyby było lepsze, ale... Obawiam się, że może się skończyć jak zawsze. Czyli tak jak kończy większość podejść. Jest to powód, dlaczego dawno nie było odcinka z Burtate'a. Okej, wezmę to już od razu, nawet nie będę czekał. Biorę teraz regenerację, też będę czekał. Biorę to, biorę to. Tylko zostawię na później. Pięść, tak, tak. Tak, okej. Okay. Robię jak najszybciej. To ogarnąć. Dobra. Dobra. W razie łatwo ja eliminuję tych weak boy i innych dziadów, którzy mogą ewentualnie pojawić. Ale naprawdę byłbym zadowolony, gdybyśmy jeszcze byli w stanie szybciej to robić później. Nie tylko tu i teraz, bo... Naprawdę jest jaka jest. Tu i teraz ma niewielkie znaczenie, jeśli chodzi o... No, a to dokąd będzie to wszystko zmierzać później. Ale hej, może jeszcze właśnie, jak mówię, jest ten cień nadziei na to, żebyśmy sobie poradzili z tym wszystkim. Więc tak, póki co będziemy nadal ich tłuc. Zbierać materiały. I tak, mam minusowe też zbieranie już oczywiście. Jak mówiłem, chciałem tych ich rzeczy unikać, ale teraz już tym nawet nie będę przejmował. Po prostu muszę czym prędzej dotrzeć do momentu, w którym będę miał wystarczającą ofensywę, żeby móc też rozwijać defensywę. Bo defensywę, żeby nie musiał przejmować się ofensywą. Więc trudno, zbieranie będzie na minusie. Ja z tym już nic nie zrobię. Gdzie mógłbym teraz... Dobra, nawet to tak na razie naprawię. Ryzykowne, ale biorę tego ducha. Ja, że będę brał. Kosmity też. Teraz nawet nie będę myślał o tym, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Biorę wszystko, byleby tylko jak najszybciej mieć jak bić damage'a, które będą w stanie eliminować większość oponentów. I będę miał tyle życia, aż będę mógł spokojnie powiedzieć, tak, jestem w stanie wytrzymać. Więc no, nawet ducha, jak widzieliście, wziąłem. Całe szczęście. Jest to jedna z pierwszych fal, więc nawet mimo tego, że byłem bliski śmierci, to jest na tyle mało rzeczy, które mogą mnie zaskoczyć i dobić, że tak, no, przetrzymałem jakimś cudem. Tak, to będzie teraz po tej już piąta, a co za tym idzie... No coraz bliżej jesteśmy fali, na których pojawiam pierwszy, to jest trochę groźniejsi, wysłanie życia oczywiście, tak. Tak, tak. I dobra, lecimy dalej. Dobrze, 13 obrażeń to najbardziej satysfakcjonujący wynik, ale za niski. Co z tym idzie, nie wiem, co miałbym zrobić, żeby sobie poradzić. Bo niestety to nadal jest trochę RNG. Dlatego, że nie wiem, co miałbym zrobić, bo podbijanie damage'a jest proste, jeśli się nie przejmuje defensywą. Ale jeśli nie chcę płacić życiem, czy powiedzmy regeneracją, czy czymś innym tego typu, to już jest ciężej. Więc tja. Powiedzmy, że na obecnym momencie nie wiem, co mam zrobić. Może poza levelupami, które nadal mogą za darmo dać mi damage'a. I uwaga, oczywiście, że tak. I o, tu się taku. Kuszące, świetny w ogóle. Dwa obrażenia, to dwa obrażenia. 9 prędkości, tak, tak. O, ognisty kast, właśnie tego. Ten płonący kast, nie ognisty. Dobra. Przecież tego trochę potrzebowałem. Od razu już jest lepiej. Jeśli pojawia się kastet, to... Przynajmniej wiem, że mogę inwestować jeszcze też w obrażenia drzwiołów i zawsze przynajmniej
tym będę podpalenie trochę mógł działać. A nie ukrywam, rzadko kiedy widuję kasteta, jak gram awanturnikiem. Więc tak. Po prostu jak najbardziej jest to pocieszające. Bo zresztą widzieliście różnicę między obrażeniami kasteta a pięści. Z dużo chyba nie muszę się tłumaczyć, dlaczego uważam, że to jest świetna wiadomość, że dostaliśmy go. Chociaż pewnie i tak warto byłoby to wytłumaczyć. Ale nie wiem, czy mi się chce i czy naprawdę jest sens, czy nie. Z jednej strony mówię, że nie ma, z drugiej twierdzę, że może być. Po prostu sam nie wiem, co mam myśleć o tym wszystkim i o szczęście niech będzie. Oczywiście te... Szczerze wezmę, nawet jeśli ma to zmniejszyć moje obrażenia chwilowo, to... Biera. Dlatego, że teraz jeśli nie będę zmniejszał obrażenia od żywiołów, a nie mam zamiaru, to przy okazji zwiększając obrażenia od żywiołów będę zwiększał inżynierię. A co za tym idzie, po prostu moje wieżyczki będą coraz to potężniejsze. No nie ukrywam, uwielbiam wykupować wieżyczki na każdej strategii, którą gram. Nawet jeśli one mają być nie za dużo, mają być nieprzydatne i tak dalej, no po prostu wolę mieć, by zawsze ten jeden strzał od wieżyczki mógł zadecydować o moim życiu lub śmierci. Oczywiście pewnie tak nie było ani razu, ale wolę się tak przekonywać do tego, żeby dalej móc je brać. Uważam, co się dzieje, jak się dzieje. Ale też, żeby nie było, nie będę brał wieżyczek, poświęcając jakieś rzeczy, które są istotniejsze dla strategii, którą gram w danym momencie. Ale jeśli to nie jest żadne, powiedzmy, problematyczne dla tego, co teraz robię, to oczywiście, żeby tutaj brał. Na popo wieżyczek, tak. Pięknie, pięknie. Piękne rzeczy się trafiają. Dodatkowo, że nie ma więcej kasetów. Bo naprawdę byłbym zadowolony z każdego kaseta, który będę mógł zakupić. Przy czym pierwsze co to, że chciałbym pięści ewoluował sobie, czy ulepszał. Łącząc te niebieskie w fioletowe i potem fioletowe w czerwone, zanim bym ulepszył kastety. Jak mówię, nawet kastet taki podstawowy niebieskiej jakości jest potężniejszy niż pięść. Chyba fioletowej nawet. Co do czerwonej pewnie aż tak nie jestem, więc nie będę tutaj się wypowiadał. A też jeden kastet to nie jest wystarczająco dużo, żeby mieć gwarancję, że płomienie będą się pojawiać na wrogach. A im więcej, tym większa szansa na to, że będą płonąć. A za tym idzie większa szansa na to, że nawet jak raz coś uderza, potem ucieknę, to i tak padnie wcześniej czy później. Chociaż tak, te przerażone kiszki by się przydały. Może jakieś wąsze. Chociaż głównie kiszki. Ja, żeby wąż nie był czymś dobrym, bo oczywiście rozpowszechnianie płomieni w takie sposoby to jest coś fajnego, ale... No powiedzmy po prostu, że jednak... Powiedzmy, że jednak po prostu tak... Wolę mieć większą szansę na podpalenie, mocniejsze podpalenie, niż lepiej rozprzestrzeniać. Ale jeśli bym mógł dostać jedno i drugie, to proszę bardzo, jednego wąsza z chęcią przyjmę. Tak. Jeśli widzieliście, pojawił się płaszcz. I mimo tego, że dam minus 2 do obrażeń od żywiołów, co tym będzie minus 2 też do inżynierii i minus 2 do naszych obrażeń wręcz. Prawda jest taka, że muszę wziąć 20% na unik, ile było jeszcze trochę wyssania życia. To są rzeczy, które mogą nas uratować przed zgonem. Ja nie ukrywam, wszystko, co może mnie uratować przed zgonem, jest dla mnie cenniejsze niż trochę po prostu damage, dzięki czemu będę mógł robić większe PP numbers, jak ja to zwykłą nazywać. Ale oczywiście wiem też, że nie mogę za bardzo iść w negatyw, jeśli chodzi o obrażenia. Nadal bez robienia damage'ów, to nieważne, jak ja będę miał przeżywalność, tak wcześniej czy później padnę. Więc no, to, że teraz biorę negatyw na żywioły i na... męczące wręcz normalne, to nie oznacza, że będę je brał zawsze. Ale póki co tak... Przykład to była 9. Warto byłoby, więc może się skupić. A, to oczywiście już wezmę. Tutaj... więc regeneracja, czy prędkość ataku? Przecież prędkość ataku mam ją za bardzo na minusie. Chyba wręcz, czy 8%? 8% procenty są ogólnie lepsze. Tutaj... szansa na unik, czy prędkość ataku? Unik, szczerze mówiąc. I teraz tak. No niestety. Niestety. A jak mówiłem, jest to dla mnie zbyt istotne. I teraz tak, ognisko. Bierzemy dwie pięści w fioletową. Bierzemy szarą pięść. O proszę, już znowu jest niebieska. Węgiel nie zblokowałem. Trudno się mówi. Ale tak czy inaczej jest... jest okej. Znośnie.
Nie zapomniałem sprawdzić, kiedy będzie ta fala specjalna, czyli albo Elita, albo Horda. I zapomniałem znowu zobaczyć, co to jest. Prawie. Tak o tym mówiłem, że zbliża się to wszystko, znowu o tym zapomniałem. No cóż, za bardzo jestem rozkojarzony, rozproszony i za bardzo skupiam się na gadaniu głupot, żeby ogarniać wszystko wokół. Ale spokojnie, i tak damy radę. No mnie nie planuję tak szybko ginąć. Jeszcze bym w ogóle planował tu ginąć. Chętnie bym po prostu to przeszedł. Miał kolejne zwycięstwo na poziomie 5. W szczególności, że nadal nie wiem, kiedy wyjdzie dodatek, ale wolałbym mieć jak najwięcej tego zaliczonego przed wyjściem dodatka. I oczywiście wiem, że jakbym chciał najszybciej po prostu zaliczyć achievement, sobie to odpalam jedynkę i na jedynce wszystko, czym na zerze. W sumie nie pamiętam. Nie, tutaj pierwszy poziom to jest zerówka. Jedynka to jest ten jakby drugi poziom. Więc tak, odpalam zero, nie przejmuję się niczym po prostu. No. Przechodzę wszystko bardzo szybko, bardzo prosto, bardzo łatwo. Ale nie, to nie tędy droga. Nie tędy droga, jak mówię. Ja chcę mieć to pozliczone na 5. By czuć tą satysfakcję ze zwycięstwa, nie mieć takie easy. Oczywiście, w pewnym momencie w tej serii, zresztą sam pamiętacie, jak robiliśmy od zera wszystko. I przeszliśmy i zero, jedynki, dwójki, trójkę i czwórkę. Ale głównie to robiłem dlatego, że czułem trochę takiego doła, że nigdy nie udało mi się nic na odcinku zrobić i chciałem podowodnić, że potrafię. A teraz prawdopodobnie będziemy się męczyć z tymi piątkami cały czas, no chyba, że powiedzmy do końca tego tygodnia naprawdę nie odniosę żadnego sukcesu. To wtedy tak. Muszę znowu po prostu stwierdzę, że dobra, znowu robimy od zera kolejnymi ziemniakami. I w sumie, jak już tak dużo tutaj gadam, tak się zastanawiam nad tym, to może dobrze by było w sumie i tak wrzucić ten odcinek, nawet jeśli przegram. No w sumie tak, bo jeśli go nie wyrzucił, kiedy przegram, to niepotrzebnie gadam o takich rzeczach i tłumaczę to wszystko, bo i tak byście go nie zobaczyli, jeśli przegram. No więc pewnie nawet jeśli przegrałem, to go wrzuciłem, a może nie. W sumie już nie mam pojęcia. Nie, definitywnie nie. Dobra. I teraz tutaj, co bym chciał? Regeneracja. A tutaj wyssanie życia. Co? A! Mieliśmy już chyba hordę. Nawet nie zauważyłem kiedy. Tak czy inaczej, na 14 będzie kolejna horda. Dobra. Jak najbardziej mi to pasuje. Idziemy dalej po prostu z tym wszystkim. Przejmując się problemami. O tak, 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 dobrze. Może się jakoś uda. Czy przyznać, że no, obrażenia ładnie teraz wyglądają nawet. Ja widziałem, że mam już ponad 60 szans na unik. Czy rzeczywiście tam było to 62. Ale max to 60, więc no, jeśli będzie coś, co trochę odbierze mi uników, to nadal będę mógł go wziąć, jeśli nie będzie odbierał za dużo. Ale tak. Z tego jednak, że mamy dobre uniki. Chciałbym powiedzieć, mamy pancerze, zobaczcie, tutaj jednak mamy 3 punkty. Nie wiem, w ogóle teraz te statystyki moje takie jakoś ładnie wyglądają. Nie wiem, jak ja to zrobiłem tym razem. Ale no. Nie będę narzekał. Może po prostu RNGius mi się w końcu uśmiechnął do mnie i powiedział, dobra, masz tą wygraną, ciesz się. A nie tak się użalasz nad sobą i swoim losem. A może po prostu dlatego, że się w ogóle skupiłem na grze i mam takie, niech się dzieje, co się będzie dziać. Nagle po prostu podświadomość moja przejęła stery z mojej świadomości i jakoś to sobie po prostu radzę. Bo po prostu podświadomość u mnie jest mocniejsza od świadomości. Wybrotato. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. No, nie ma sensu, żebym tutaj wszystkie swoje teorie spiskowe ujawniał, usunął i tak dalej. A żadne z tych nie jest ciekawe, więc zobaczmy. Okej, okay, obrażenia. Z przykro mi, ale pierścień musi iść pierwszy. Teraz czy jestem w stanie sprzedać? Za mało. Oj, za mało. Dobra. Będziemy mieć drugiego kasteta. Świetnie. Jeszcze już fioletowej jakości. Świetnie. Aby tylko to się nie skończyło tak, jak to się zazwyczaj kończy, jeśli chodzi o bronię, kiedy gram jednorękim. Bo to będzie kolejna dziwna anegdota, ale jeśli gram jednorękim, to najgorsze, co może się zdarzyć dla mnie, to, że kiedy gram pod, powiedzmy, pistolet maszynowy, zobaczę w sklepie bazukę. I ją zablokuję, bo nie kupuję ją, dajmy na to, w danej rundzie. Albo minigun, czy maszyngun, pewnie się nazywa. Ogólnie
ten taki działko jakby a la, z którym zaczyna Cyborg, chyba tak się nazywa. Tak, chyba. No, bo jeśli jedno z tych widzę, kiedy gram właśnie pod pistolet maszynowy, oznacza to, że w tej fali następnej, która będzie po tym, jak wyjdę z tego sklepu, zginę. Zawsze się sprawdza. Albo co jest podobne, to jeszcze nie pamiętam, z czym to miałem, ale jakimś jeszcze inną bronią się grałem pod walkę wręcz. Dobra, jestem gotów zaryzykować z duchem. I teraz szybkość czy regeneracja? Regeneracja. Dobra. Pięknie. Pięknie. Nawet bardzo pięknie, oczywiście, że to też zablokuje. I lecimy. 14 fala. Dobra, teraz myślę, że to jest horda, a ja polazłem na ducha. O, to może być moja śmierć. I to nie żartuję z tym, że to może być moja śmierć. U, nie. Okej, jeśli tych big boi tutaj nie będziemy za bardzo tłuc, może jakoś to jeszcze wytrzymam. Dobrze, spokojnie, gwiazdoklucz, nie panikuj. Póki nie panikujesz, to jeszcze mamy nadzieję na wygraną jakąkolwiek. Ale tak, ładne obrażenia tutaj są, z tego co widzę, dosyć. Szybko radzę sobie przynajmniej z tymi podstawowymi oponentami, więc jest, dobrze. Regeneracja też wchodzi dosyć ładnie, tak samo wampiryzm. Tak, wiem, że to jest wystań życia, ale nadal będę to nazwał po swojemu, co tym razem inaczej. Nie. Nie przyciemnij się ekran, nie chcę widzieć przyciemnienia ekranu. Nie chcę tego widzieć. Chcę, żeby było ładnie, kolorowo, jasno i żebym wygrał to wszystko. Dziękuję. Dobrze. I tym razem wyssanie czy regeneracja, a wyssanie, bo jest lepszej jakości. Życzka. Aha, tak. Tak, nie chcę tego kaciszki, już nie biorę. Ogród blokuje, resztę przelusowuję. Definitywnie biorę kolejnego kasetę. Oj. Naprawdę zaczyna się układać dosyć ładnie. A ja będę ukrył rzadko, kiedy tyle udaje mi się kasetów zdobyć. Ogólnie, nie mówię na tej postaci w ogóle. Mój rekord do tej pory chyba były dwa niebieskie. Jeszcze mam fioletowego i dwa niebieskie, więc no nieźle. To oznacza, że chyba mógłbym zrobić z tego w sumie czerwonego kaseta, gdybym chciał. Ale jak powtarzam, nie chcę. Po moich długich, nieudanych próbach gry w Brutality nauczyłem się, że lepiej po prostu zbierać na początku kilka broni mocniejszych, ale niższego poziomu, a potem, kiedy masz już ich trochę, nie mówię, że 6, ale tyle, żeby powiedzieć, dobra, to starczy, okej, tyle jest dobrze, dopiero potem je ulepszać. Jezu, czemu ja jestem taki nieogar? No cóż. Niestety. Porażka. Tak. No to będę kończył. Bo mam już 30 parę minut, więc to. Dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i tak dalej. Tak. Po prostu. Do zobaczenia już niebawem.